Ich hab heute nicht so. Na razie niech jedzie. To razie to jest jakieś szalala na trybunach. Tak w sobotę krzyknęli kibice na Krakowi, to aż szły po plecach takie kurde. Na konferencji prasowej trenerzy myślę przekazali nam to, że wszystko co zostało powiedziane o tych spotkaniach finałowych zostało powiedziane wczoraj na konferencji. Bardzo podobny mecz do wczorajszego. Witam tutaj z nami na konferencji oczywiście Tomka Gawęckiego, rzecznika prasowego Konar Krakowi Kraków. Dziękuję serdecznie Tomkowi za bardzo miłe przyjęcie w Krakowie. Ze strony trenera chciałbym podziękować przede wszystkim Państwu, że tak fajnie Państwo nas pisali w tych finałach, że byli Państwo z nami. Myślę, że ten wynik 4-1 myślę, że zasłużony dla drużyny Sanoka tak do końca nie odzwierciedla tego, ponieważ w tym meczu drugim w Krakowie, sobotnim, kiedy przegrywaliśmy 2-1 i kiedy Krakowia wygrałaby ten mecz, myślę, że spotkalibyśmy się tu w poniedziałek na ostatnim 7 meczu. Dzięki bramkom w trzeciej tercji i wygranej w Krakowie myślę, że te dwa mecze, chociaż na drużynie ciążyło bardzo duże napięcie, były dopełnieniem tego, o czym wszyscy marzyliśmy i na co wszyscy czekaliśmy w Sanoku przez 54 lata. No cóż, można więcej powiedzieć. Myślę, że jeżeli Państwo będą chcieli jeszcze jakieś słowa trenera Marka Ziętary, to oczywiście go Sanoku jeszcze złapiecie. Myślę, że jeszcze nawet teraz niedługo. Jeżeli Państwo chcecie, około godziny 22 będziemy także w Sanwicie. Myślę, że tam przed hotelem również trenera będzie można złapać, żeby dwa słowa powiedział. A teraz proszę mojego gościa Tomka o przekazanie słów trenera Rochaczka po dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim również chciałbym podziękować Wojtkowi za przyjęcie w Sanoku. Ta współpraca układała się między nami bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że tak zostanie w kolejnym sezonie. Ja ze strony trenera Rochaczka chciałbym przekazać jak najbardziej szczere gratulacje dla ekipy Sanoka. Ważny medal, po pierwszy i taki smakuje chyba najbardziej, o czym zawodnicy mogli się dzisiaj przekonać. Wspaniała publiczność, wspaniałe finały. Mecze godne tych finałów przede wszystkim i trener Rochaczek naprawdę składa szczere gratulacje dla całej ekipy Sanoka. To tyle z naszej strony. Gratulacje na wstępie, panie trenerze. Spodziewał się pan, że to się dzisiaj wszystko zakończy. Krakowie z nożem na gardle do tego spotkania przystępowała dzisiaj, ale no nie było chyba po nich widać tej agresywności, zadzierności, jak pan to ocenia? No, ja myślę, że Krakowie wstąpiła w sposobie wszystko na jedną kartę. To pierwsze się spotkanie widać było, że jednak wszystko stawia na własną grę. Mówi to przytrzymali ten pierwszy okres taki ciężki, a potem daliśmy cios taki można powiedzieć ostateczny w trzeciej tercji, kiedy jesteśmy przeszli na trzy formacje i w zasadzie myślę, że żeśmy przede wszystkim ich troszeczkę zdominowali, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny. Myślę, że do tej finału byli bardzo przygotowani pod kątem fizycznym, w sensie kondycyjnym. No, to było widać i w półfinale, i w finale. Patrząc na tą całą rywalizację, ten mecz w Krakowie trzeci wygrany, to był chyba taki przełomowy moment. Nie można tak powiedzieć w play-offie. Ja panu powiem tak, to w play-offie nikt się nie mówi. Wygrałby, przegrał pan pierwszy, drugi, byłby trzeci i tak dalej, i tak dalej. To nie ma takiej polityki. Każdy jeden mecz play-off jest o wszystko, o życie. I to jest, tak jak już kilka razy powtarzałem, każdy jeden to jest o wszystko, o życie. A wie pan, myśmy przegrali tam, może byśmy wygrali tu i dwa, byłoby 2-2 i mówiłoby się teraz, że następny jest w Krakowie, więc tutaj nie. Tutaj każdy jeden mecz to jest walka o życie, walka o play-off i tak się gra. Kogo szczególnie chciałby pan wyróżnić w swoim zespole, czy cały zespół, no wiadomo, nie mogę wyróżniać, kiedy się do mistrzostwa, bo jest wspaniała drużyna, wspaniałych kolektów i stworzyliśmy naprawdę wspaniałą atmosferę. Myślę, że wspólnie ja z drużyną znaleźliśmy wspólny język, a widać to było i po grze, i w szatni, i poza szatnią. Także myślę, że tutaj było to kluczowe dla całej
całej dolinie. To lepiej smakowało? Puchar Polski czy mistrzostwo? Można to jakoś w ogóle porównać? No, wiadomo, że mistrzostwo jest tutaj tym bodźcem najwyższym w zasadzie dla każdego trenera, bo jednak to jest mistrzostwo polskie, ale puchar ma swoją wagę i swoją cenę w tym wszystkim oczywiście, a zdobyć jedno i drugie w jednym sezonie to już naprawdę jest, chyba zdarzyło się bardzo ciężko. Skończyliście wcześniej niż pan wcześniej przewidywał z Aleksandrem Haczkiem, bo za 4-3 będzie, albo to, albo to. Ja się z tego mogę cieszyć, nic więcej, parę dziesięć to najwięcej. Co dalej, stanowskim pokojem prezes zapowiada kolejne wzmocnienia. Poczekajmy także chwileczkę, to dajmy sobie kilka dni na świętowanie, na odpoczynek, a potem się zastanawiać co dalej. Dzisiaj pozbył się pani czapki, spalona czapka jest zastępcza, także dalej czapka. Bo życzę sobie w każdym roku spalać czapkę, bo to nie ma dla mnie żadnego problemu, a to jest normalna sprawa. A to z bradą? Golimy czy zostajemy? Golimy, oczywiście, jutro już rano od razu, bo już Misz, Estes! Chyba wszystko. Thank you.